Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na Kanadę czy tam wolubię i przychodzę do Was dzisiaj z obgadankami. Przygotowałam sześć książek, o których będę chciała Wam opowiedzieć. Książek, które bardzo mi się podobały i które myślę mają szansę także trafić na Wasze półki i do Waszych serc. Pierwsza z nich to książka Noblisty. Noblisty z Południowej Afryki, czyli J.M. Coetzee. Nigdy nie wiem dokładnie, jak się czyta jego nazwisko, ale ta książka ma tytuł Polak. I rzeczywiście opowiada o polskim pianiście, starszym mężczyźnie, takim już w wieku emerytalnym, który jest świetnym wirtuozem, jest tak dobry, że zostaje zaproszony na taką kolację charytatywną do Barcelony. Spotyka tam. Pewną panią, panią młodszą od niego, ale też nie nastolatkę ani nawet trzydziestolatkę, panią w słusznym, średnim wieku i zakochuje się w niej. Ta pani tak naprawdę nie rozumie jego fascynacji. Nie wie, dlaczego to krótkie, tak naprawdę jednodniowe spotkanie sprawiło, że ten muzek, Witold zapałał do niej takim ogromnym uczuciem i dlaczego. Tak bardzo pragnie spędzić z nią chociaż kilka dni. Ale mam wrażenie, że ta uwaga, ta atencja tego mężczyzny trochę podoba się tej kobiecie, schlebia jej, że wpadła komuś w oko i że jakiś mężczyzna ma marzenia związane z jej osobą. Jest to bardzo dziwny związek, ale bardzo przyjemnie mi się o nim. Czytało. Jest to taka historia pełna niedopowiedzeń, historia, którą musimy sobie troszkę dograć, dośpiewać w głowie, aby rozpoznać intencje obu tych ludzi, aby trochę ich zrozumieć. Bardzo ciekawa książka, naprawdę króciutka, ale myślę, że to jest taka książka, o której długo nie zapomnimy. Następna powieść, którą mam przed sobą, to nasz polski autor. Szczepan Twardoch i wznowienie jednej z jego pierwszych powieści pod tytułem Epifania Wikarego Trzaski. Powiem Wam, że ta książka bardzo mnie zaskoczyła. Nie spodziewałam się, że będzie tak dobra i zagra na tak wielu strunach. Nie spodziewałam się też, że jej lektura sprawi mi tak dużo przyjemności, że tak często będę się przy niej uśmiechała. Bo kiedy przypomnę sobie na przykład ostatni hołd tego autora, to nie było tam zbyt wielu powodów do śmiechu. Tutaj natomiast historia, co prawda jest poważna, dotyczy poważnych spraw, ale opowiedziana w taki sposób, że czyta się to bardzo lekko i bardzo przyjemnie. Wikary Trzaska to młody ksiądz, który został zesłany na Górny Śląsk i tam zamieszkuje. W jednym domu ze swoim proboszczem. Proboszcz jest starszym człowiekiem, zupełnie nie rozumie młodych ludzi i wikary Trzaska tak naprawdę o wszystko musi prosić. Musi prosić o to, żeby skorzystać z internetu. A dopowiem jeszcze, że to są takie czasy, że łączył się przez modem i pobierał impulsy telefoniczne, za które przychodził potem wysoki rachunek. I, i ten proboszcz tak naprawdę jest dosyć wymagający w stosunku do tego księdza. A ten młody ksiądz to taki rodzaj intelektualisty. To nie jest ksiądz z Górnego Śląska, jak, o jakich teraz słyszymy w wiadomościach bardzo często. Nie, to jest człowiek, któremu zależy. Zależy mu na swojej pracy duszpasterskiej, ale także na tym, żeby się rozwijać, żeby poznawać człowieka, żeby zgłębiać, czy to Pismo Święte, czy też psychikę swoją i innych ludzi. Pewnego dnia. Wikaremu objawia się Jezus Chrystus. Ten Jezus Chrystus przychodzi do Niego w takich bardzo zabawnych okolicznościach i też zupełnie nie zachowuje się tak, jakbyśmy się spodziewali tego po Zbawicielu. Ale uświadamia Mu wiele różnych rzeczy. Nie będę Wam streszczała tej książki, ale powiem tylko to, że, że ta historia dotyczy tego, jacy my jesteśmy. Tego, w co jesteśmy skłonni wierzyć, ale także tego, w jaki sposób manipuluje wszystkim telewizja i media. Bardzo, bardzo to jest ciekawe i jeżeli obawialiście się, się sięgać po jakąś z wcześniejszych książek tego autora, to zaręczam, że po Epifanie Wikarego Trzaski naprawdę warto sięgnąć i przeżyć z tą książką dużo fajnych chwil. I jeszcze jedna powieść, którą mam. Wyciągnęłam taką książkę niedawno, która ukazała się ponad dwa lata temu, ale niedawno ukazała się inna książka napisana przez tę autorkę być może jest to kolejna część, czy jakaś kontynuacja mowa o Zderzaczu Joanny Łopusińskiej. To jest powieść kryminalno-sensacyjna, a raczej powiedziałabym, że odwrotnie sensacyjno-kryminalna. Rzecz dzieje się w Genewie, gdzie mamy wielki zderzacz hadronów. Pracuje tam bardzo międzynarodowe towarzystwo, między innymi osoby o polskich korzeniach. I właśnie taki jeden człowiek zostaje znaleziony martwy na najniższym piętrze tego wykopu, w którym znajduje się zderzacz. I wszyscy zastanawiają się, co też się stało. Kto pomógł temu młodemu człowiekowi zejść z tego świata? Bo raczej wszyscy zakładają, że nie popełnił samobójstwa, że nie miał powodów do tego, aby coś sobie sam zrobić. W międzyczasie przyjeżdża do niego siostra i oczywiście musi się zmierzyć z tą bardzo tragiczną sytuacją, ale co gorsza, musi się zmierzyć z tym, że będzie na celowniku jakichś nieznajomych osób, nieznajomych sił, które za wszelką cenę będą chciały wejść w posiadanie notesu jej zmarłego brata. Ponieważ w tym notesie jest opracowane równanie, są notatki, które mogą w pewnym sensie pomóc zmienić bieg zdarzeń na świecie. Oczywiście wiele osób czuje pokusę, aby dostać to równanie w swoje ręce, w związku z tym mamy tutaj bardzo wiele pościgów, strzelanin, przeszukiwań domów, różnych zagadek, liścików, znaków prowadzących z jednego miejsca do drugiego. To jest taka książka, którą można by z powodzeniem zekranizować i widz by się przy niej nie nudził. Ja może nie jestem jakąś największą zwolenniczką tego typu sensacyjnych książek, gdzie ciągle coś wybucha i ktoś kogoś goni i generalnie trup ściele się gęsto, ale powiem Wam szczerze, że całkiem nieźle bawiłam się przy tej książce i myślę, że jeżeli będę miała okazję, to sięgnę po kolejną jej powieść, zdaje się o tytule zero. Jeżeli już czytaliście tę drugą powieść, to powiedzcie mi, czy warto. Teraz jeszcze zostały mi trzy książki, które nie są powieściami. To są różne pozycje z literatury faktu, i zaczniemy sobie od takiej, która najbardziej zbliżona jest do biografii to wdowy Antarktydy. Taką okładkę napisała tę książkę Anne Fletcher, i książka ta opowiada o kobietach, które zostały wdowami po nieudanej, zakończonej, tragicznie wyprawie. Skota na Antarktydę. Prawdopodobnie wiecie, że ta wyprawa, co prawda, zakończyła się połowicznym sukcesem, ponieważ grupa mężczyzn dotarła na biegun i zatknęła tam flagę, ale nie byli tam pierwsi. Wyprzedził ich Amundsen wraz ze swoim zespołem. Wobec tego, już na samym początku tej wyprawy, mieli podcięte skrzydła i tak naprawdę być może także to przyczyniło się do tego, że w drodze powrotnej zabrakło im sił, zabrakło im jedzenia, zabrakło im woli życia i po prostu zamarzli. Zanim te wiadomości dotarły do Anglii, zanim w ogóle było wiadomo, że ci mężczyźni zginęli, to czekały na nich żony. I te żony właśnie są głównymi bohaterkami tej książki. Są to kobiety, które albo Miały już dzieci z tymi mężczyznami, albo były niedawno poślubione i czekały na tego męża, albo też podzielały pasję odkrywcy i same podejmowały działalność, która nie była wtedy mile widziana, ponieważ są to czasy wiktoriańskie. To są czasy, kiedy jeszcze kobiety tak naprawdę powinny leżeć i pachnieć, ewentualnie właśnie czekać na powrót męża. I kiedy wydarzyła się ta tragedia, te kobiety wzięły sprawy w swoje ręce, może nie wszystkie, ale niektóre z nich, aby oczyścić imiona swoich mężów. No bo wiadomo, jak to media, jak to towarzystwo wiele osób zaczęło podejrzewać kapitana o niekompetencje, o to, że byli źle przygotowani, że wszystko było źle rozplanowane, i one właśnie próbowały. Za wszelką cenę bronić imienia czy imion swoich mężów. Fajna jest tutaj także jeszcze jedna taka historia, która przeplata nam się przez całą tę książkę, ponieważ jednym ze zmarłych nie był oficer, tylko był zwykły marynarz. I ten marynarz nie był zamożnym arystokratą. On zostawił żonę i zostawił kilkoro dzieci tak naprawdę na pastwę losu. On Wyjechał na tę wyprawę po to, żeby zdobyć pieniądze dla rodziny. Natomiast kiedy umarł, to ta wdowa tak naprawdę została zostawiona samej sobie. Ona musiała walczyć o każdego pęsa, żeby, żeby mieć pieniądze na, na podstawowe rzeczy dla siebie i dla swoich dzieci. Pokazuje to także, w jaki sposób to angielskie, szanowane, arystokratyczne towarzystwo, Traktowało tę panią. Naprawdę bardzo ciekawa historia, opowiedziana nie z punktu widzenia odkrywców, bohaterów, lecz z punktu widzenia żon, które miały czekać, ale które musiały także przejąć pewne funkcje oficjalne, aby bronić swoich mężów po ich śmierci. Warto przeczytać. Teraz podróżujemy do Afryki oraz do Australii ze Svenem Lindkwistem, jednym z czołowych reporterów szwedzkich, który opowiada nam o kolonializmie, o rasizmie i o tym, co z tego wyniknęło dla narodów mieszkających w Afryce, w Kongo oraz Australii rodowitych Aborygenów. Wytępić całe to bydło to jest Jeden z reportaży, a drugi nazywa się Terranulius i opowiada właśnie o Australii. Sven Lindqvist nie jest tylko i wyłącznie reporterem. On także ma dużo skłonności do filozofowania, do podpierania się literaturą. Na przykład w pierwszym reportażu bardzo chętnie i bardzo często cytuje Josepha Conrada i jego Jądro Ciemności. Oczywiście trudno pisać o Kongo, nie podpierając się właśnie tą literaturą. To książki, które czyta się z duszą na ramieniu. One pokazują okrucieństwo białego człowieka, pokazują machinacje białego człowieka, który tak uchwalał prawo, aby na pewno krzywdy sobie nie zrobić. To historie o chciwości. Historie o podboju ziemi, o grabieży, czy to ludzi, czy także tego, co na tych ziemiach rośnie, i tego, co z tych ziem można wydobyć. Naprawdę bardzo mocna literatura, bardzo smutna, ale także bardzo mądra, bardzo krytyczna w stosunku do białego człowieka, a lkwist białym człowiekiem jest. Także pisze o nas, o naszej cywilizacji europejskiej, która dopuściła się tak wielkiego zła na rubieżach, tam gdzie docierali tylko nieliczni, dlatego też uchodziło im to na sucho. Piękna, poruszająca, ale trudna do czytania. I mam jeszcze jedną książkę, która nazywa się Rausch, czyli Niemcy między wojnami i została napisana przez Haralda Janera. Taką ma fajną okładkę i jest to książka, która, jak tytuł wskazuje, opowiada o tym, co działo się w Niemczech pomiędzy I a II wojną światową. Oczywiście Większość z nas ma jakie takie pojęcie na ten temat, ponieważ uczyliśmy się historii, ale autor wchodzi tutaj znacznie głębiej. Po pierwsze, pokazuje, że pierwsza wojna światowa dotarła do Niemiec tak naprawdę dopiero po jej zakończeniu, że ci żołnierze, którzy przegrali na frontach, pierwszej wojny światowej, wracali do swojego kraju i nie potrafili się odnaleźć. Tam walczyli o swoje miejsce w społeczeństwie. Opowiada także o tej hiperinflacji, która niszczyła życie wielu ludzi. Opowiada o tym, że panował kult Carpe diem, czyli życia dniem bieżącym. Królowały kluby nocne, inne jakieś takie miejsca do potańcówki. Kobiety. Jakiś ptak mi tutaj strasznie ujada, chyba sroka. Jeżeli słyszycie, to bardzo przepraszam, ale nic na to nie poradzę, nie będę go zganiać. Wracam do książki. Opowiada także o kobietach, które tak naprawdę po raz pierwszy w historii nowożytnej podjęły pracę zarobkową. Pracowały jako na przykład sekretarki, maszynistki. Czy telegrafistki i telefonistki również miały swoje pieniądze, miały możliwość wychodzenia same wieczorami, czy same z koleżankami wieczorami. Nie musiały czekać na zaproszenie od mężczyzn, mogły iść w grupie kobiet i dobrze się bawić. Opowiada także o stroju, o mieszkaniach, opowiada o nastrojach związanych z tym, co się działo w polityce, w Niemczech. Oczywiście wszystko to kończy dojściem Hitlera do władzy, kiedy nastąpił kres wszelkim rozrywkom i nastąpił kres takiej wolności seksualnej i cała polityka oraz cały kraj został postawiony w zupełnie na innych torach i poprowadzony w inną stronę. Powiem tak, ta książka Podobała mi się, ale nie każdy rozdział. Niektóre rozdziały mnie trochę nudziły, inne rozdziały, natomiast właśnie te na przykład o kobietach, o rozrywkach, czy nawet o inflacji, były dla mnie bardzo, bardzo ciekawe. Także myślę, że mogę tę książkę polecić z czystym sumieniem, bo jednak większość z niej mi się podobała, ale ostrzegam, że być może nie każdy rozdział do Was dotrze tak samo silnie. Także Polecam Wam Rausz Haralda Janera. Moi drodzy, i to wszystko, co na dzisiaj przygotowałam: było sześć książek, trzy powieści i trzy książki z literatury faktu. Mam nadzieję, że udało mi się Was zainteresować którąś z nich, że nie za dużo pospoilerowałam, że powiedziałam wystarczająco dużo, żeby Was zachęcić, ale żeby nie zniechęcić do żadnej z tych książek, bo nie taki był mój cel. Niedługo nagram film, w którym powiem o książce, która mi się absolutnie nie podobała i co do której będę prawdopodobnie Was zniechęcać. Ale nie tym razem. Tym razem to były książki naprawdę dobre i bardzo dobre, które Wam polecam. Jeżeli podobają Wam się moje filmy, bardzo proszę o polubienie ich, o zostawienie komentarza, ale także zasubskrybowanie kanału, ponieważ zawsze z dużą radością obserwuję te zwiększające się cyferki wśród moich obserwatorów. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę Wam miłego świątecznego czytania. Mam nadzieję, że naczytacie się po kokartkę. I że na święta będzie fajnie, ciepło i przyjemnie, i też będziemy mogli pójść na spacer. Do zobaczenia już za tydzień. Pa, 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 pa.